Przeprowadzana w całej Polsce kampania pod hasłem Schizofrenia, otwórzcie drzwi, przynosi sporo pożytku dla osób obciążonych tą chorobą. Głównym celem kampanii miało być jednakże zwiększenie tolerancji wobec osób dotkniętych tym schorzeniem i przeciwdziałanie ich wykluczeniu z codziennego życia. W tej kwestii mamy jeszcze wiele do zrobienia. Lekarz Antoni Kępiński swą książkę zatytułowaną Schizofrenia zadedykował dla tych, którzy patrzą i czują inaczej. Dedykacja ta, choć krótka, zawiera wszystko. W tej chwili się nie mówi o schizofrenii jako jednej chorobie, to jest grupa schizofrenii. To jest grupa schizofrenii, gdzie podstawową przyczyną tego rozmijania się czy dysfunkcji komunikacyjnej są pewne patologiczne procesy związane z neuromediatorami, z zespołami enzymatycznymi. Dzieje się to w mózgu. Jest to dość dobrze opisane, ale może jeszcze nie do końca, jeszcze nie wszystkie puzzle zostały odkryte, jeszcze jest trochę białych plam, ale dość dużo wiemy na temat mechanizmów i patologii, która dzieje się w ośrodkowym układzie nerwowym i która powoduje to, że człowiek do tej pory dobrze rozwijający się zaczyna gdzieś, robi się jakiś taki inny, niezrozumiały, nieczytelny, zupełnie inny, inaczej odbiera, inaczej interpretuje, inaczej odczuwa. Specjaliści zgodnie twierdzą, że cierpiący na schizofrenię zachowują swój potencjał intelektualny. Choroba jednak powoduje, że z czasem dochodzi do wypierania ich z takich funkcji życiowych jak praca, rodzicielstwo czy życie towarzyskie. Człowiek może otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki, natomiast człowiek, ten sam człowiek, czyli wybitny, inteligentny człowiek, nie jest w stanie zrobić sobie zakupów. Współczesne sposoby leczenia schizofrenii dają ogromne możliwości. Czas pobytu chorego w szpitalu znacznie się skrócił. Leki nowej generacji są w stanie zahamować nawroty negatywnych objawów choroby. Oprócz leczenia farmakologicznego, pacjent poddawany jest aktywizującej go rehabilitacji. Ale o tym, czy leczenie odniosło pożądany skutek, świadczy dopiero powrót pacjenta do wszystkich funkcji społecznych, które pełnił przed chorobą. Natomiast jeżeli on tylko nie ma objawów choroby zmuszających do położenia do szpitala czy do takiego intensywnego leczenia lekami, ale nie funkcjonuje tak jak dotychczas, bo on się gdzieś tam zamyka, jest takim odludkiem, dystansuje się od tego, co miał do tej pory, to można powiedzieć, że jego jakość życia nie jest taka, jaka była, czyli on tak nie jest w pełni wyleczony. Najtrudniejsza w leczeniu choroby jest walka ze stereotypami i stygmatyzacja pacjentów. Wracając z tego szpitala, w różnych większych, mniejszych środowiskach już jest osobą, która leczyła się psychiatrycznie, i wtedy zaufanie tego człowieka też spada automatycznie. Zawsze podawałem jako przykład, czy osoba wyleczona według kryteriów WHO, która nie ma żadnych objawów, czy wiedząc o tym, że ta osoba leczyła się na schizofrenię, pytałem wielu osób, czy byłbyś gotów zaufać tej osobie na tyle, że ona by na przykład mogła być opiekunką twojego dziecka. I teraz tak, oficjalnie, kierując się poprawnością, ktoś by powiedział, tak, dlaczego nie, byłbym gotów zaufać. Ale w gruncie rzeczy, nie, jakbym miał wybór, to wolałbym jednak nie. To może bym poszukał kogoś innego. I teraz pytany, ale dlaczego? Nie wiem, ale jest jakiś podświadomy lęk. My wszyscy funkcjonujemy trochę w jakimś tam stereotypie, to jest naturalne, nie? I jest pewna stygmatyzacja. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie czują, że inni się odsuwają. Więc zasada psychologiczna jest taka, skoro ktoś się dystansuje ode mnie, to znaczy, że nie chce ze mną utrzymać takich relacji jak dotychczas, to ja się dystansuję też od niego. To samo napędzający się mechanizm. Jak sobie z nim radzić po wyjściu ze szpitala? My tutaj w Suwałkach też mamy takie instytucje, gdzie ci ludzie się spotykają, próbują uczyć się funkcjonowania na nowo. Nie mają takiego poczucia, że ktoś się musi tam z czegoś tłumaczyć. Jednak, żeby odnieść sukces w tejże integracji społecznej, niezbędne jest odpowiednie podejście osób z najbliższego otoczenia. Ważne, byśmy uświadomili sobie, że człowiek chory na schizofrenię nie jest gorszy od nas, czasem wręcz odznacza się wybitnymi cechami. W tej chorobie tak bywa, że pewne funkcje są nawet wygórowane, a pewne funkcje się oddalają. I dlatego w tych różnych takich instytucjach, placówkach, ci ludzie na nowo mają coś w rodzaju szkoły życia, czyli na przykład zaplanuj posiłek, przygotuj ten posiłek, zrób jakąś zupę. Leczenie schizofrenii możliwe jest tylko przy współudziale nas wszystkich.